1 października w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu odbyło się uroczyste pasowanie na pierwszoklasistę, do którego przystąpiło 145 uczniów. To ważne wydarzenie w trakcie edukacji, kiedy to dzieci składają ślubowanie i oficjalnie stają się uczniami danej szkoły. Jest to ważny, bardzo ważny dzień dla samych uczniów, ale też i dla nauczycieli, dla dyrekcji, dla rodziców. Tak jak wszyscy zauważyli, dzieci bardzo to przeżywają, ale jednak mimo wszystko uważam, że nadają się już do szkoły, że dały radę, w ciągu miesiąca bardzo dużo się nauczyły, nauczyły się panować nad swoimi emocjami, nauczyły się pięknych piosenek, pięknych wierszyków, także życzę im wszystkiego najlepszego w szkole, zarówno im, nauczycielom i rodzicom, żeby się nie obawiali, bo wszystko będzie jak najlepiej. W rozmowie z naszą redakcją dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu Teresa Sołowiej, że przyjęcie szóstoklasistów do społeczności szkolnej to pewne wyzwanie dla nauczycieli. Na pewno początki nie są łatwe. My też nauczyciele i szczególnie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej musieli zacząć pracować inaczej. Zacząć tak pracować jak z dziećmi 6-letnimi, a nie 7-letnimi. Czyli też szkoła powinna być taka bliżej przedszkola, bo i program się zmienił. No a w takiej grupie dużej to jest różnie, bo to są różne emocje, są to stresy, jest to też przyzwyczajenie jeszcze bycia w przedszkolu, także pierwszy ten miesiąc na pewno nie był łatwy, ale ja nie widzę aż takiego wielkiego problemu. Dzieci czują się dobrze, dzieci są śmiałe, one są przygotowane do bycia w grupie. Być może większy problem jest taką, nazwę w cudzysłowie, dyscypliną, czyli taką szkolną dyscypliną. Usadzić w ławce, wytrzymać 45 minut, dlatego staramy się inaczej zajęcia prowadzić. O wrażenia związane z pasowaniem na pierwszoklasistę i pobytem w szkole zapytaliśmy uczennicę klasy 1A. Ja trochę. Dlaczego? No bo będą prawie wszyscy rodzice i będę jeszcze mówiła wierszyk przed publicznością. Ja się nie boję. Czy jest coś takiego, co wam sprawia szczególną trudność? Mi sprawia, jak się uczę liter, bo mam za dużo do roboty w domu. Mi tak, bo czasami muszę zmazać coś. Podczas pasowania na pierwszoklasistę dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, obiecując tym samym, że będą dbały o dobre imię szkoły. Dlatego też delegacje klas pierwszych udały się pod popiersie patronki szkoły Elizy Orzeszkowej, aby złożyć kwiaty. W trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych dzieci mówiły wierszyki i śpiewały piosenki, dodając otuchy pełnym obaw zgromadzonym na uroczystości rodzicom i dziadkom.